Bardzo dziękuję panu za ten telefon, tylko nie wiem, czy pan nas od początku słuchał, bo można powiedzieć, że słuchacz powtórzył to, o czym my już wcześniej mówiliśmy i to kilka razy mówiliśmy na ten temat. Kilka spraw jeszcze raz przypomnę. To jest kwestia właśnie, tak jak pan nawiązał do tych czasów międzywojennych, do okresu międzywojennego, więc rzeczywiście dzisiaj takim odpowiednikiem tamtych czasów, kiedy Polska się tak szybko rozwijała i to dzięki interwencjonizmowi państwowemu, bo taka jest prawda, no, ten interwencjonizm przywędrował do Polski i wówczas inwestowano pieniądze publiczne w różnego rodzaju inwestycje, budowano drogi, no tak to wówczas wyglądało, wówczas to był czas budowania miast niektórych, no każdy z nas to doskonale wie, tą historię gospodarczą pamięta. I dzisiaj plan pana premiera Morawieckiego się dokładnie wpisuje w coś bardzo podobne, jest podobny klimat dzisiaj. Jest szansa na to, żeby Polska wyrwała się z tego klinczu dzisiaj, żeby przestała być tym średniakiem i rzeczywiście stała się liderem, a żeby tak było, no to trzeba było przyjąć ten plan, który będzie uszczegóławiany. Ja przypomnę, że powstanie konstytucja dla biznesu. Chodzi o rozwój innowacyjnych firm. Chodzi o to, żeby tworzyć przyjazne otoczenie prawne, żeby zreformować to, czego się pan właśnie, słuchacz, domagał, instytutów naukowo-badawczych. Będzie program Start in Poland, z tego co wiem. Wiem, że powstaną specjalne doliny, gdzie, no bo to jest właśnie w tym planie. Pan premier Morawiecki o tym mówił. Dolina Stoczniowa, Dolina Kolejowa. Wiem, że rozmawialiśmy między innymi chociażby o produkcji dronów. Bo jak była mowa o przemyśle lotniczym, między innymi rozmawialiśmy o produkcji dronów, więc jest coś takiego właśnie w planie Morawieckiego. Kwestia tak zwanej silnej marki i ekspansja zagraniczna. Ma powstać specjalny pion wspierania eksportu w Polskim Funduszu Rozwojowym. To, na co często zwracaliśmy uwagi. Pan zapytał się, czy miałem do czynienia z gospodarką. Miałem przez 20 lat. I właśnie współpracowałem z takimi przedsiębiorcami jak pan, z tymi mikroprzedsiębiorcami, dlatego wielokrotnie w czasie swoich wizyt w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, podkreślam, jak trudno jest temu środowisku. Ja podpisuję się pod tym, co pan mówi, ale powiem wprost, ja mówię dokładnie to samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Reforma dyplomacji ekonomicznej, o co chodzi? No, przykład sprzętu dla górnictwa węgla kamiennego, który no, można sprzedawać w państwach na przykład Dalekiego Wschodu, ale i równie dobrze można sprzedawać taki sprzęt na przykład w Ameryce Południowej. No, ja rozmawiałem na przykład z grupą ludzi, którzy wywodzą się z Chile, gdzie przecież przemysł wydobywczy również jest i bardzo rozwija się ten przemysł i trzeba po prostu nowe kierunki stworzyć, ale to wymaga, żeby na przykład wydziały, które zajmują się tymi sprawami w ambasadach, żeby one właśnie rozpoczęły realizować w praktyce tę ekspansję, żeby ta dyplomacja na tym polegała, żeby rzeczywiście polscy przedsiębiorcy mogli eksportować swoje towary za granicę. Jest to możliwe. Pan pytał się o strefy ekonomiczne. Chcę się z panem zgodzić całkowicie. Warto dzisiaj się pochylić, warto się zastanowić nad tym, co dają strefy ekonomiczne i czy rzeczywiście strefy ekonomiczne do końca spełniły swoją rolę. Ja nie chcę odpowiedzieć, przesądzić, czy tak, czy nie, ale warto nad tym tematem się pochylić, no bo pamiętajmy, jakie były kulisy wprowadzania stref ekonomicznych. One miały zwalczać bezrobocie. Taka strefa jest na Śląsku, to jest jedna z najlepszych zresztą stref na świecie w tej chwili, w jednym z opublikowanych rankingów w ostatnich dniach nawet. Więc chcę powiedzieć, że oczywiście, no ale trzeba zastanowić się, czy są równe warunki dla tych, którzy są w strefie, bo pan nie będzie w strefie, i dla tych, którzy są poza strefą, właśnie dla tych małych przedsiębiorców. Warto nad tym się pochylić. Kwestia Nokii, no tu się akurat do końca z panem nie zgadzam, bo kwestie tych nowoczesnych technologii to jest sprawa niezwykle ważna. Innowacyjność gospodarki to jest sprawa niezwykle ważna, ale 20 lat zajmowałem się gospodarką. Ja od 20 lat ciągle słyszałem o innowacyjności. Ciągle nie potrafiłem innowacyjności zrozumieć. Przykład tej firmy fińskiej, o której pan mówi, to jest także taka swoista pułapka była dla Finów, bo jeżeli pan na pewno to wie, nasz słuchacz, że gospodarka fińska w ostatnim czasie przeżywa dramatyczne załamanie i to wynikało między innymi z pewnego błędu, zbytniego uzależnienia się od określonego sektora gospodarczego i kiedy ten sektor nagle zaczął mieć problemy, na przykład właśnie tej firmy, no to nagle się okazało, że te problemy się przeniosły na całą gospodarkę. Więc trzeba tutaj mądrze rzeczywiście dywersyfikować te przemysły, te sektory, w które się będzie inwestowało. I tutaj właśnie w planie pana Morawieckiego jak najbardziej to jest zaznaczone. Kwestia kolejna, no to jest kwestia wyprzedaży
naszego majątku. Naprawdę przez 26 lat sprzedano bardzo dużo Polski. Państwo doskonale o tym wiecie. Bardzo dużo Polski. Przypominam sobie wywiad pana profesora Kierzuna, który mówił właśnie, w jaki sposób przejmowano w latach 90. te polskie firmy, bo to on miał być na czele tej grupy, która reformować miała polską gospodarkę, ale kiedy, jak się dowiedziałem, w jaki sposób to ma być robione, po prostu odmówił. Serdecznie go pozdrawiam stąd z Torunia, z Radia Maryja, wielka postać. Natomiast on właśnie pokazał te patologie gospodarcze, jak szybko zawłaszczono polską gospodarkę. No, przecież to nie trzeba mówić słuchaczom Radia Maryja, bo bardzo często na antenie się o tym mówi, co się stało z sektorem bankowym, co się stało z poszczególnymi gałęziami przemysłu. No, Śląsk jest takim znakomitym przykładem, gdzie po prostu poupadały kopalnie, huty, gdzie dzisiaj wyludnia się na przykład Chorzów. Kiedyś miasto, które słynęło z gospodarki, silne, potężne miasto, dzisiaj się miasto wyludnia, praktycznie ten przemysł został zniszczony potwornie. Więc tą szansą na przełamanie tego takiego, można powiedzieć, przełamanie takiej Polski resortowej jest tak naprawdę właśnie plan pana premiera Morawieckiego, bo bardzo często o tym mówi pan prezes Jarosław Kaczyński, że jest szansa na to, żeby wyjść z tego średniego rozwoju, żeby nie być tym średniakiem, żeby być liderem. Dlaczego my zawsze musimy być albo w ogonie, albo gdzieś w środku? Przecież w wielu dziedzinach możemy być liderem. Ten grafen jest, to co pan podawał, to jest bardzo dobry przykład. Grafen jest świetnym przykładem, ale z tego co wiem, on będzie używany w siłach zbrojnych. Więc no oczywiście tutaj całkowicie się zgadzam z panem, ale mówię, no pan się wpisuje jakby swoim głosem w to, o czym my mówimy tutaj już od kilku godzin. Ten bardzo szczery głos, aż do bólu, pokazujący tą naszą rzeczywistość, z którą się na co dzień tutaj borykamy, rzeczywiście pokazuje, że my przez 26 lat tutaj, a polska polityka Ministerstwa Skarbu polegała na tym, na wysprzedaniu majątku, prywatyzowaniu takiemu bezmyślnemu, które nieraz zmierzało tylko do tego, żeby wygasić tą produkcję. I w Zagłębiu Dąbrowskim to jest bardzo widoczne, bo ja też obserwowałem przez wiele lat, jak w Dąbrowie, właśnie w Sosnowcu, w Czeladzi, w Będzinie, jak były likwidowane zakłady, jak z dnia na dzień po prostu były zamykane duże firmy, zakłady. Nikt się tym nie interesował. W tej chwili nastąpił pewien przełom, natomiast my w tej chwili też jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo jak Państwo widzicie, a w tej chwili ratujemy co się da, jest w tej chwili ratowane górnictwo i na tym tutaj rzeczywiście Ministerstwo Energii się pochyliło i podejmują działania. Natomiast rzeczywiście plan rozwoju pana wicepremiera Morawieckiego, wsparty jeszcze o fundusze unijne, które w jakiś sposób muszą być też mądrze wykorzystywane, bo do tej pory wiemy, że było z tym różnie, były różnego rodzaju marnotrawione te środki na różnego rodzaju fikcyjne szkolenia, jakieś po prostu działania, które... Tak, na jakieś zupełnie abstrakcyjne projekty, to wszystko zebrane zebrane może spowodować ten wzrost. Natomiast no, po tylu latach niszczenia gospodarki, no musimy po prostu się mocno zastanowić, w co warto zainwestować, bo jak tutaj pan wspomina o tym, żeby po prostu budować fabrykę samochodów, no wiemy, że ten przemysł na całym świecie już jest bardzo rozwinięty, tam już jest ta konkurencja jest olbrzymia i trzeba raczej szukać takich gałęzi przemysłu, takich nisz, gdzie polski produkt, polska marka będzie po prostu, będzie się wybijać. Co będzie realne, żeby po prostu można było po prostu szukać nowych technologii. To, co powiedział pan minister, innowacyjność. My jesteśmy, jeśli chodzi o innowacyjność, po prostu w samym na końcu państw Unii Europejskiej, a w tej chwili priorytety w środkach unijnych mówią o tym, że gospodarka unijna ma być po prostu modernizowana, ma być innowacyjna, żeby konkurować z gospodarką Stanów Zjednoczonych i to jest priorytet numer jeden. I myślę to, że, i wierzę w to, że Polacy jako bardzo taki zaradny naród i bardzo innowacyjny, który po prostu, jeśli się tylko nie jest skrępowany, jeśli stworzy się warunki odpowiednie do tego, żeby można było i rzeczywiście kreatywnie postępować, wymyślimy jakieś metody, wymyślimy takie produkty, wymyślimy po prostu jakieś takie rozwiązania, że się przebijemy, tylko że po prostu musimy mieć, muszą być ku temu po prostu stworzone warunki i na to właśnie w tym kierunku idzie program pana wicepremiera Morawieckiego. Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Anna z północy. Ja uważam, że rząd powinien stworzyć takie miejsca, gdzie można swoje projekty składać
na pewno znajdzie się wielu ludzi mądrych, którzy zechcą właśnie przesyłać jakieś pomysły, które może będą nie aż takie drogie i nie będą musiały, nie będzie potrzeba aż tyle nakładów finansowych, a też można coś produkować i coś nawet na rynek krajowy, na przykład rowery trzykołowe, które są, na pewno wielu emerytów by je kupiło, bo załóżmy na dwukołowym się nie bardzo może któryś tam, nie każdy się już może posługiwać w starszym wieku, ale na tych ścieżkach rowerowych niektórzy może by się właśnie relaksowali i korzystali z tego, także że byłoby to i też można by było bardzo dużo załóżmy sprzedać na rynek krajowy i nie sądzę, żeby nie było nabywców, sądzę, że byliby nabywcy. I jeszcze chciałam wrócić do tego, że przed wojną uczyłam się z ekonomii politycznej kapitalizmu, że rząd japoński chciał Polsce sprzedać rowery na tony i rząd polski nie przyjął, tylko po to, żeby się rozwijał rower w Bydgoszczy. Właśnie, a my teraz kupujemy różny szajs, przepraszam, z Chin, który, no niektóre rzeczy są dosłownie tylko do wyrzucenia w ogóle. Szkoda, że to wiozą, bo to nieraz ja coś kupiłam, to później dosłownie to jest nie do użytku. To jest po prostu toksyczne i no już brak mi słów o pogardy na ten temat i że to w ogóle coś takiego chcą sprzedawać i tego i no niby to tanie, ale to jest naprawdę nic nie warte. Na przykład takie kapcie ich, które się kupi tam za 12 zł, są po prostu po miesiącu, nawet miesiąc czasu nie wytrzymają, są do wyrzucenia. Przecież te rzeczy my możemy produkować i są nasze na pewno dużo lepsze i zdrowsze i można by było ten rynek zapełniać swój, chociaż na przykład takimi towarami, które nie wymagają dużo nakładów. Także no też bym chciała, modlę się za ten rząd i dziękuję Bogu, że się ta zmiana dokonała, że są tacy ludzie jak ten pan Morawiecki. Mamy dużo ludzi takich szlachetnych, przecież ja po prostu podziwiam tego pana Janusza Wojciechowskiego, go pozdrawiam, bo to jest naprawdę Boży człowiek, który tak wiele ludziom pomagał w tym, którzy są niezaradni, którzy są popadli w jakieś ubóstwo, w jakieś no po prostu wykorzystanie, no nad wieloma rzeczami, to tutaj po prostu płaczę nad tym panem naszym prezydentem, tym Lechem Kaczyńskim, to płakałam i że go tak no się pastwili nad nim, mówię, Boże, że tu Bóg na to wszystko patrzy i w ogóle nie mogę tego znieść, że jak człowiek może brać 1 000 000 złotych albo 100 000 na miesiąc, kiedy drugi nie ma chleba, no naprawdę pani się Boga nie boją i ludzie nie wstydzą, no i szczęść Boże, dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże pani. Duże pieniądze będą na innowacyjność, bo o tym sporo mówimy, to będzie ponad 16 miliardów euro w najbliższym czasie, w ciągu tych najbliższych kilku lat i te pieniądze będą do pozyskania i na poziomie krajowym, i na poziomie regionalnym. Natomiast no, problem jest taki, o czym tutaj mówił jeden z słuchaczy, że te pieniądze nie idą do małych firm. Po prostu no, większość tych środków trafia do tych dużych firm. I druga sprawa to jest to, że no, często ludzie oceniający przyjmują, że ten program, na który dają pieniądze, on musi być bezpieczny, a to tak do końca nie jest, bo innowacyjność musi się wiązać z jakimś elementem ryzyka i czasami przepadają projekty naprawdę dobre, a czasami wygrywają projekty takie, jak niestety pokazano to w czasie audytu, no to właśnie to, co już mówiłem w pierwszej części programu, horoskopy dla psów, no proszę Państwa, to też był przykład innowacyjnego projektu, czy rzeczywiście pole, gdzie stoją słupki w szczerym polu, pokazywano mi zdjęcie, no
rzecz niesamowita zupełnie. Ktoś wydawał pieniądze na to, no ktoś te pieniądze dostał. I to nie chodzi o taką innowacyjność. Innowacyjność dobrze rozumiano. Innowacyjność, która może przecież jest potrzebna, na przykład w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Przecież jeżeli my dzisiaj mamy problemy z CO2 i będziemy mieli niestety coraz większe problemy, no to dzisiaj właśnie wykorzystajmy te pieniądze na innowacyjność w górnictwie. No to jest ogromny obszar, gdzie te pieniądze mogą być dobrze spożytkowane. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. My nie mamy nic przeciwko firmom zagranicznym. Oczywiście zapraszamy jak najbardziej firmy zagraniczne. Nikt z nas nie ma nic przeciwko temu, żeby firmy zagraniczne inwestowały swoje pieniądze. Tylko chodzi o to, żeby to były pieniądze, które są inwestowane na zasadach równych z naszymi podmiotami, z polskimi firmami, z polskimi przedsiębiorcami. Tej równości do końca nie było niestety przez te wiele lat i dzisiaj możemy o tym mówić i możemy czynić zupełnie nowe warunki, żeby właśnie tym małym przedsiębiorcom starać się pomagać. Wielu z nich jeszcze przetrwało, ale wielu, no wiemy o tym doskonale, padło po prostu w ciągu tych kilku lat. Miałem okazję obserwować z bliska tych malutkich przedsiębiorców, którzy, no, mogę powiedzieć, na przykład rzemieślników, kupców, oni padali przez lata, no właśnie z powodu niby równej konkurencji, a tak naprawdę żadnej równej konkurencji nie było w porównaniu z innymi krajami. Przykład wielkich przedsiębiorstw, sklepów, które no, weszły do miast, do centrów miast poszczególnych i tak naprawdę z tych miast powynosili się ci mali przedsiębiorcy. Pamiętajmy o tym, no jeżeli mówimy o marce polskiej, no to pamiętajmy o tym, co kupujemy, gdzie kupujemy. Ja też nie mówię, że tylko wyłącznie polskie produkty, usługi, bo przecież to jest niemożliwe, żyjemy w świecie globalnym dzisiaj, ale jednak warto czasami się pochylić, zastanowić i pamiętać, że polskie to znaczy dobre. Polskie to znaczy dobre. Rząd musi rozwiązywać takie globalne problemy, bo teraz wracając do górnictwa, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Inwestujemy potężne miliony w to, żeby górnictwo było rzeczywiście nowoczesne, żeby ono było efektywne i żeby było dobrze zarządzane. I teraz musimy się zastanowić, tak, będziemy mieć dużą ilość węgla. Już w tej chwili mamy bardzo dużą ilość węgla na hałdach i teraz wiadomo, że ten węgiel, częściowo ten węgiel będzie wykorzystany w procesie energetycznym, natomiast częściowo ten węgiel rzeczywiście nie będzie dla niego zastosowania. I albo tutaj, mówiliśmy o tym wcześniej, zwiększamy eksport i rzeczywiście, żeby ta produkcja w kopalni się rozwijała, albo szukamy takich innowacyjnych metod, jak ten węgiel wykorzystywać do innych jeszcze działań. Dlatego mówiliśmy tutaj wcześniej o gazowaniu węgla, o przetwarzaniu paliwa, o takie innowacyjne przedsięwzięcia, żeby ten surowiec wykorzystywać jeszcze w inny sposób, tak żeby on dawał pracę ludziom na kopalni, ale też żeby po prostu też nie możemy sobie pozwolić na to, że on będzie po prostu nadwyżka tego węgla, bo gdzie go trzymać i to musi być wszystko racjonalne. Dlatego ja tak sobie wyobrażam, że te centralne projekty, które będą wspierane przez państwo, to muszą być po prostu naprawdę duże projekty, które mają regulować właśnie w takich sprawach, żeby po prostu tworzyć innowacje właśnie w takich dziedzinach, jak chociażby zgazowanie węgla, czy w projektach właśnie tych czystych technologii węglowych. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. A szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja właśnie w sprawie innowacyjności dużych projektów i na Śląsku chciałabym wspomnieć o kiedyś zaproszonym gościu w naszym radio, panu profesorze Wrzesińskim z Politechniki Warszawskiej, który przedstawił program w ramach rozmów niedokończonych innowacyjności niezwykłej, kompletny wynalazek piątej generacji wytwarzania energii, czyli nie chodzi o wytwarzanie tradycyjne przez uran atomów, elektrowni atomowych, tylko elektrowni piątej generacji wytwarzanej CO2 i wody. Potężnej energii, którego ubocznym produktem są nawozy. Ogromne ilości nawozów. No i to uważam, że to jest znakomity projekt, do którego by trzeba sięgnąć. On szukał właśnie, chciał zainteresować rząd polski. Oni mają dopracowane, mówił o odpływie kadry bardzo wykształconej, ale która nie mogła znaleźć tutaj, ponieważ nie mógł przeprowadzić tego projektu, mimo że to już jest wszystko
sprawdzone doświadczeniami w Stanach Zjednoczonych, bo jakiś polski profesor, ja już nie pamiętam takich szczegółów, bo to jest 2,5 roku temu, ja pamiętam, że to był wrzesień 2 lata temu. I profesor Wrzesiński. Myślę, że należałoby zainteresować się tym projektem super innowacyjnym, dotyczącym właśnie nieprawdopodobnego pozyskiwania energii, czystej energii, zużywając CO2. Więc to byłyby oszczędności z jednej strony, prawda? A z drugiej strony z racji płacenia CO2, a z drugiej strony za CO2, a z drugiej strony właśnie tej pozyskiwania czystej energii. I jeszcze jako produkt uboczny to ogromne, że mówi, że świat mogliby dopatrzyć w nawozy. A to już tylko jako uboczny produkt. Dziękuję Pani. I niedawno jeszcze też taki projekt innowacyjny też był, zgłosił się telefonicznie jakiś pan, który zwracał się do ministerstwa, ale nie uzyskał odpowiedzi, chciał przez radio zainteresować. Nie potrafię się wypowiedzieć, bo nie mam technicznego przygotowania, ale nieprawdopodobną rzecz opowiadał, mianowicie, że mają wynalazek już dopracowany zespołem jakimś też naukowym, taśm metalowych, które gromadzą energię. I gromadzą to w 1 centymetrze tak potężne ilości energii. I to na zachodzie jest już produkowane, ale w cenie za 1 centymetr 40 euro. A oni wyszacowali, że ta taśma, która gromadzi ten centymetr nieprawdopodobnej ilości energii, by kosztowała u nas 15 groszy. Myślę, że Pani Bożeno, że tutaj nasi goście też słowo na ten temat powiedzą, jeżeli są to dobre, sprawdzone i warte zainteresowania sprawy. Mam nadzieję, że i też odpowiedź będzie. Tak, jestem z Ministerstwa Sprawiedliwości, więc muszę też wiedzieć coś na ten temat. Co do patentów? Wiem, że w różnych instytutach w Polsce prowadzi się tego rodzaju badania, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, żeby pozyskiwać rzeczywiście paliwo poprzez określone procesy z CO2. Wiem, że to jest możliwe i tutaj to, co Pani mówi o tych innowacyjnych procesach, które mogą być zastosowane między innymi chociażby w tym obszarze, jeżeli mówimy o alternatywnych źródłach energii, no to jak najbardziej, oczywiście. Ja nie czuję się tutaj kompetentny, żeby tłumaczyć Państwu, na czym to polega, natomiast wiem, że tego rodzaju badania są prowadzone i tak sobie myślę, że właśnie te pieniądze, te miliardy euro, że mogą być spożytkowane właśnie na tego rodzaju chociażby badania, ale one muszą być także skomercjalizowane, w sensie takim, żeby nie tylko skończyło się na badaniach. Chodzi o to, żeby one w praktyce zostały wykorzystane, bo to o to chodzi. I tutaj z Panem się zgadzam, jak najbardziej. Jeżeli jest tego rodzaju możliwość, to są mi dzisiaj, mówię, krajowe i regionalne działania, w ramach których można pozyskać te środki w ciągu najbliższych kilku lat. Jak najbardziej. Zwłaszcza, że z CO2 będziemy mieli problem. Mamy problem i będziemy mieli problem. Radio Maria, bardzo proszę. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałbym na antenie powiedzieć, jeżeli już jestem na antenie. A może nam się pan przedstawić, tak? Tak, właśnie miałem zamiar. Nazywam się Maurycy Wojciechowski i od jakiegoś czasu zajmuję się energią odnawialną. Co to oznacza? Energia odnawialna jest czymś, co na pewno jest przyszłością naszego globu i jest bardzo niedoceniana w Polsce. Mam sam projekt, który próbuję od 5 lat już przeprowadzić, dotyczący poprawienia wydajności wiatraków wertykalnych. To znaczy, że kiedyś, może zacznę od początku, bo to jest dość szeroki temat. Kiedyś ktoś obliczył, że energia wiatrowa na świecie jest niewystarczająca, żeby zasilić nasz glob. To jest absolutnie nieprawda. Mało tego, jest to po prostu, mówiąc krótko, wyliczenie jakieś wystane z palca. Druga sprawa, którą chciałbym powiedzieć tutaj dość otwarcie, że wszystkie wiatraki, które są montowane na dzień dzisiejszy na dużą skalę, czyli tak zwane te tradycyjne wiatraki horyzontalne, które się obracają
po prostu pionowo, jako skrzydła, tak? Mają bardzo niewielką wydajność. I po pierwsze są szkodliwe, tak, dla otoczenia, bo wydzielają niskie częstotliwości, które są szkodliwe dla zdrowia. Po drugie są niebezpieczne dla ptaków, bo ptaki po prostu są okaleczane przez takie duże maszyny, które po prostu tną powietrze i tną wszystko, co dookoła się znajdzie. Natomiast te, o których mówię, czyli wiatraki wertykalne, są dużo bezpieczniejsze, bo ptactwo, jeżeli leci, widzi jako bezpośrednio stały element i omija. Jeżeli są skorelowane z ruchem obrotowym ziemi, to mają dodatkowo jeszcze podniesioną wydajność. I o co chodzi? Moje doświadczenia, które prowadzę od lat 5, wskazują na to, że generalnie można by było spokojnie, mówię tak, bez żadnych jakichś tam bez przesady, no, może w ten sposób, podnieść wydajność takich wiatraków co najmniej o 150%. Co to oznacza? Oznacza to, że w zasadzie moglibyśmy samą energią wiatrową zasilać to wszystko, co się dookoła nas znajduje i naprawdę nie potrzebujemy tych, nazwę to po imieniu, siermiężnych, XIX-wiecznych technologii spalania, po to, żeby zasilać nasze domy. Takich projektów, o których ja mówię, bo kontaktuję się z ludźmi na całym świecie, jest naprawdę cały szereg. Problem polega na tym, że całe lobby przemysłowe, głównie to jest lobby naftowe, tak, blokuje tego typu technologii. Był taki człowiek, który się nazywał Nikola Tesla. On już w XIX wieku bardzo dużo pokazał, co można zrobić i jak tak naprawdę powinniśmy się zachowywać na Ziemi. Przestrzegał przed wydobywaniem paliw kopalnych po to, żebyśmy po prostu nie niszczyli naszej planety. Po pierwsze, nie zanieczyszczali, po drugie, a po trzecie po prostu, że to jest bez sensu, tak? Ponieważ otacza nas ogromna ilość energii, nie mówiąc już o energii, która się znajduje w stratosferze, to naprawdę wystarczająca ilość do tego, żeby zasilać nasze domy, żeby rozwijać przemysł i żeby to wszystko było po prostu czyste. Dlatego słysząc tę audycję, chciałbym przede wszystkim uczulić ludzi, którzy są ludźmi dobrej woli, żeby skierowali się w tym kierunku. Ja sam chętnie, mówiąc dosłownie, za darmo udzielę wszelkich informacji, moich doświadczeń i prac, które już wykonałem, również potwierdzonych, bo potwierdzili to kilku dość znanych ludzi, którzy widzieli ten patent. Jest dosłownie bardzo prosty, tak? Można go robić na dużą skalę przemysłową. Nie będę tutaj mówił o jakichś globalnych przedsięwzięciach, ale na skalę polską. Na przykład byśmy byli w stanie zbudować zakład produkcyjny produkujący tak kilkanaście tysięcy takich maszyn miesięcznie, tak? To w zasadzie w ciągu paru ładnych lat moglibyśmy postawić naszą gospodarkę na energię odnawialną. Panie Mawrycy, bardzo dziękujemy. Ja mam pytanie do pana. Tak? Bo pan jest konstruktorem, to pan wymyślił, bo ja słyszałem o tym właśnie. Jestem konstruktorem. Ja zajmuję się przede wszystkim energią odnawialną. Jest to moja pasja, ale pracuję jako inżynier-technolog. Tak? I w pewnym momencie mojego życia, to był rok 2009-2010, nastąpił taki przełom, bo dosłownie nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie tak po prostu nie zauważają tego, tak, co się dzieje. I pan wybudował, bo taka pierwsza instalacja na świecie jest w Polsce, prawda? Jest kilka tego typu rozwiązań. Tak? Natomiast jedna podstawowa rzecz, o której mówię, w wiatrakach nie jest wykorzystywany efekt koamby. Co to jest koamba efekt? Koamba efekt to jest efekt, który powoduje, że możemy ukierunkować strugę wiatru, bo wiatr przylega do powierzchni,
to jest właśnie to, o czym mówię, to jest kalendarz efekt, nie jest wykorzystywany w ogóle w wiatrakach. Czyli tak jak powiedziałem, no my budujemy jakieś takie śmigła, takie budowali w XIX wieku nasi przodkowie, w XVIII, XVII i dalej tą drogą idziemy, gdzie to absolutnie no, nie jest efektywne, tak mówiąc dosłownie. Tak, bo to jest pionowy obrót, prawda? Bo tak, to jest kwestia. Tak, on no tak, tak. Grawitacją, bo, tak, bo jeden z posłów mi pokazywał to w piątek, kiedy rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii. Może pan obserwował debatę w Sejmie, bardzo burzliwą. To on mi wyciągnął zdjęcie i mi pokazał, zobacz, tak może wyglądać właśnie tego rodzaju produkcja energii z wiatru, że ta elektrownia wiatrowa pionowego obrotu, że to jest coś bardzo ciekawego, więc ja wiem mniej więcej, o co chodzi. Więcej energii, mniej hałasu, rozumiem, że... Dosłownie tak. Więcej energii, mniej hałasu. To ciekawe, tak, oczywiście. To wszystko po prostu, tak jak... Tak. Ale wszystko, wie pan, musi być ze sobą skorelowane, bo to jest tak. Chodzi o pozyskiwanie energii z OZE, tak, odnawialne źródła energii. I to, co pan właśnie wymyślił, to chodzi o to, żeby to skomercjalizować, i żeby, no wiem, że inwestorzy się tym interesują z całego świata, żeby po prostu w Polsce wykorzystać te technologie i dwa, żeby potrafić to również w jakiś sposób także i połączyć, że z drugiej strony ten węgiel jeszcze był jednak, że pan też rozumiał, że no, ze względów społecznych, gospodarczych, bezpieczeństwa, no węgiel też jest ważny, ale żeby to było dobre proporcje i OZE, i węgiel, no to jest bardzo ważne, żeby nie było właśnie tej stawianie z dwóch, po dwóch stronach jako przedzielonych barierą jakąś, bo taka dyskusja wywiązała się w Sejmie w piątek. Szkoda, bo to, co pan mówi, to jest niezwykle ciekawe, niezwykle i warto się tym zainteresować i politycy się powinni tym zainteresować i kwestia jest pozyskiwania środków z innowacyjnych programów właśnie na to, żeby rozbudowywać to, ale i z drugiej strony to, o czym rozmawiamy, czyli o sektorze węgla kamiennego, pamiętajmy, ile ludzi jest zatrudnionych w tym sektorze. Ale bardzo miło mi było pana poznać. Już wiem, kto jest konstruktorem. Chciałbym tylko jedną rzecz dodać. Węgiel jest niesamowicie naprawdę cennym surowcem naturalnym. On jest potrzebny do produkcji praktycznie w większości rzeczy, czyli stali, czyli innych. Ja już nie będę wymieniał, bo ludzie, którzy wiedzą, co to jest węgiel, wiedzą, czym on jest. To jest po prostu czarne złoto. Tak? Ale my spalając ten węgiel, po prostu marno trawimy to. A spalając go w technologiach XIX-wiecznych, to jest to po prostu, no, dla mnie osobiście nie do przyjęcia w XXI wieku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze tylko powiem, że gdyby ktokolwiek chciał ze mną się kontaktować, bardzo proszę, ja chętnie szerzej to omówię i udzielę naprawdę wszelkich informacji, bo jestem pasjonatem tego tematu i mam potwierdzone naprawdę badania, doświadczenia, które mogę przedstawić. Tak? Szczęść Boże, Panie Maurycy. Szczęść Boże. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za tą informację. Oczywiście taki kontakt byłby może i potrzebny do tego, żebyśmy wymienili swoje doświadczenia, a nie tak przez antenę, ale może spotkać się i porozmawiać, i żeby pan nam przedstawił te swoje wyliczenia i badania. Natomiast należy przyznać, że dostawa w ogóle energii ze źródeł odnawialnych wiatraków jest bardzo niestabilna, bo zmieniające się warunki pogodowe powodują, że ta energia ma charakter raczej uzupełniający wobec bloków węglowych. Bo tutaj należy przyjąć taką zasadę, że każdy megawatt mocy z OZE musi mieć pokrycie w jednym megawacie z pewnych źródeł. I to jest tutaj, to jest ta zasada, którą w tej chwili, którą musimy przestrzegać, bo elektrownia z OZE, jak mówię, w zależności od tego, czy wiatr wieje, czy nie wieje, czy jest słońce, to wszystko jest po prostu, musi mieć zabezpieczenie w tych konwencjonalnych źródłach energii. Ale niezależnie od tego, prosimy pana o kontakt i po prostu, żebyśmy wymienili się z doświadczeniami. Może po prostu, jeśli się uda poprawić efektywność wiatraków, byłoby bardzo dobrze. Panowie, czas chociaż w Poznaniu na podsumowanie naszego spotkania, naszych rozmów. Chcielibyśmy ojcom podziękować bardzo serdecznie, ojcu dyrektorowi, za tą życzliwość wielką wobec naszego regionu, wobec województwa śląskiego. Możemy się tutaj spotykać, możemy przekazywać swoje sprawy. Naprawdę czujemy się tu świetnie ugoszczeni. Bardzo dziękujemy za to. Mamy swoje problemy w regionie, mamy swoje problemy w całym kraju. Dziękujemy za tą modlitwę, dziękujemy za to wsparcie
Możemy się czasami spotykać tutaj przy okazji uroczystości różnych. Pojawia się na przykład Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. No, bardzo się cieszę, że to jest takie kolejne spotkanie. Mieliśmy dzisiaj uczestniczyć w Sosnowcach w takim marszu, który organizuje nasza koleżanka Ewa Mali, którą serdecznie pozdrawiamy z Torunia. Myślę, że marszu rotmistrza, dotyczącego rotmistrza Pileckiego. Natomiast też ważne sprawy dzisiaj poruszaliśmy, ważne także i dla Zagłębia, dla Śląska. Myślę, że mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia wizyta tutaj w studiu w Toruniu. Dziękujemy jeszcze raz, z serca dziękujemy za całą życzliwość, serdecznie pozdrawiamy, górników pozdrawiamy, dziękujemy jeszcze raz za to, że potrafiliśmy, rząd potrafił się, można powiedzieć, dogadać ze stroną społeczną, z górnikami, że udaje nam się ratować te miejsca pracy. To są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Pamiętajmy to, co mówił ostatni nasz słuchacz. To jest bardzo ważne, bardzo ciekawe i pieniądze na to powinny się znaleźć, bo jeżeli nie, to po prostu będzie to sprzedawane za granicę. Ale i też pamiętajmy, że mamy sektor górnictwa węgla kamiennego, a ten węgiel jeszcze przez lata całe będzie podstawą funkcjonowania polskiej gospodarki. Jeżeli dzisiaj to jest 90% około 90%, to w ciągu najbliższych, nie wiem, nawet 20 lat to będzie ciągle 50-60%. Pamiętajmy o tym, żebyśmy nie dali sobie narzucić pewnych rzeczy, często przez te kraje, które nie mają bogactw mineralnych, które pozyskują energię w zupełnie inny sposób, są bardziej zasobne, majętne, bo wojna nie dokonała takiego spustoszenia i całe lata po prostu nie były te kraje spustoszone gospodarczo, więc my mamy krótki czas, po 6 miesiącach. Dziękujemy Państwu za to wsparcie, mogę to powiedzieć w imieniu także Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski też, całej Zjednoczonej Prawicy. Dziękujemy za modlitwę, za wsparcie, za to, że możemy na Państwa liczyć. Miałem okazję być kilka dni temu tutaj w Toruniu w czasie Wielkiego Święta. Wiem, co Państwo mówiliście, jak przechodziłem koło Państwa, koło Was. Że możemy na Was liczyć. Bardzo, bardzo serdecznie z serca za to dziękujemy i ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom. Dziękuję. Ja również chciałbym się przyłączyć do tych życzeń i Ci podziękować za dzisiejszy udział. Jestem pierwszy raz tutaj w studio, jestem od 6 miesięcy posłem, tak więc też uczę się nowych zadań. Natomiast rzeczywiście dzisiejsza audycja pokazała, że jest bardzo duże zainteresowanie obywateli sprawami rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, nowych miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy, tego, żebyśmy po prostu u siebie potrafili dobrze gospodarować. Natomiast też jestem pod wrażeniem też telefonów od widzów, że po prostu tak szczegółowo też mają taką szczegółową wiedzę w zakresie właśnie energetyki i różnych propozycji, różnych tam wizji, jak energetyka w Polsce powinna się rozwijać. Zatem oczywiście odnotowaliśmy sobie te pytania i te wszystkie sugestie. Będziemy mieć to na uwadze. Ja na zespole parlamentarnym zespół energetyki poruszę te sprawy i jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy też wszystkich na Śląsku. W następną niedzielę do piekar śląskich pielgrzymują mężczyźni, tak, młodzieńcy, do Matki Najświętszej. Ojciec jest też ze Śląska, prawda? Tak, tak. No właśnie, tak. Ojciec wie. Największa pielgrzymka w Europie. 100 tysięcy mężczyzn. Zapraszamy do piekar śląskich już za tydzień. Kardynał Stanisław Dziwisz będzie przewodniczył mszy świętej, a arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski będzie głosił słowo Boże. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Był tam często Jan Paweł II. Tak. Panowie, dziękuję bardzo. Dziś byli z nami pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, i Robert Warwas, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw energetyki. Górnictwo i sprawy Śląska to temat rozmów niedokończonych. Dziękuję z panem Bogiem. Dziękuję też Państwu za uwagę i dziękuję za telefony. Szanowni Państwo, zapraszam już za chwilę do wspólnej modlitwy, kompleta, modlitwa na zakończenie dnia. A dla nie tylko Górnego Śląska, Matko Piekarska, Zespół Pieśni i Tańca Śląska. Jednocześnie świadomi naszych słabości, tego, że tak często i może tak łatwo przychodzi nam upadać, zaniedbywać to, co ważne, istotne w naszym życiu. Może
cały czas jakoś z wyrzutem w stronę siebie, że zbyt mało czasu poświęcamy modlitwie, adoracji Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Może i nawet nasze przygotowanie do Eucharystii, szczególnie tej niedzielnej, świątecznej. Proszę też pytanie o tą wspólnotę ludzką. Na ile jestem odpowiedzialny, cierpliwy? Na ile kocham, przebaczam, szukam pojednania? Jaki dziś byłem względem tych, za których jestem odpowiedzialny, z którymi tworzę szczególną wspólnotę? Małżeńską, rodzinną, jako ojciec, matka, dziadek, babcia, kapłan, zakonnik. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuścił się nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą najlepsze pojutrze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w piece oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. On sam Cię wyzwoli z siódła myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy składającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. To Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich tych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Jego wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wezwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, ani potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu cudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odczytywali pokoju. Mówimy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojcu i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, każdy poważny myślący człowiek stawia sobie pytanie, jak żyć, by na progu wieczności się cieszyć. Cóż, najlepiej uczyć się od najlepszych, brać wzór z najlepszych, ze świętych, nie ze świętości, z mądrych, nie z mądrych. Takim mądrym i wielkim świętym był m.in. założyciel Zgromadzenia Misyjnego Rzeczem Starówczych, wielki doktor kościoła nazywany najgorliwszym, święty Alfons Maria de Liguori. Już za życia, za to, co robił dla ewangelizacji, dla ratowania dusz ludzkich, został znienawidzony przez wrogów kościoła do tego stopnia, iż jego imieniem ci wrogowie Pana Boga i Kościoła nazwali Sutener. Przedtem Sutener to było tyle, co lud. Oczywiście zrobiła to na sumę. Święty Alfons Maria de Liguori, doktor najgorliwszy, napisał wiele książek, dzieł, przewodników na drodze życia duchowego. I uwaga, będziemy Państwu czytać te dzieła po parę minut rano o godzinie 5.35 i wieczorem o godzinie 17.50. Zapraszamy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to spotkanie. W dzisiejszym dniu życzę dobrej, błogosławionej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Za chwilę informacje, które przedstawi Małgorzata Krasuska, po północy będzie pojawiał się Piotr Detlef.
przegląd wydarzeń z kraju i ze świata. W niedzielę obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Trójcy. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie Ojciec Święty Franciszek zaznaczył, że tajemnica Trójcy Świętej mówi również o nas i naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nasze bycie stworzonym na obraz i podobieństwo Boga Komunii wzywa nas do rozumienia siebie jako bytu w relacji i do przeżywania relacji międzyludzkich w solidarności i wzajemnej miłości, zaznaczył papież. Ojciec Święty zaapelował też o modlitwę w intencji rozpoczynającego się jutro w Turcji pierwszego światowego szczytu humanitarnego. Polskiej delegacji przewodniczy premier Beata Szydło. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. 4000 osób zgromadziła 92. pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę. Pielęgniarki, lekarze, farmaceuci czy ratownicy medyczni to tylko niektóre z grup zawodowych tego środowiska, które przybyły do Częstochowy, by zawierzyć Maryi swoją posługę. Przed południem w niedzielę sprawowana była uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Ulicami polskich miast przeszły w niedzielę kolejne marsze dla życia i rodziny. Przyświecało im hasło „Każde życie jest bezcenne”. Polacy manifestowali swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunek dla ludzkiego życia, m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie i Wałczu. Swoim uczestnictwem przeciwstawili się również mordowaniu dzieci podczas zabiegów tzw. aborcji, a także zwrócili uwagę opinii publicznej oraz polskich władz na sytuację rodziny w naszym kraju. Prezydent Andrzej Duda będzie interweniował w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli partie polityczne okażą się niezdolne do wypracowania kompromisu, zapowiada prezydencki minister profesor Krzysztof Szczerski. Przed dzień spodziewanego przyjęcia opinii Komisji Europejskiej w sprawie Polski minister Krzysztof Szczerski wyjaśnił, że prezydent nie angażuje się w konflikt dotyczący Trybunału, ponieważ wierzy w polski parlamentaryzm. Interwencja prezydenta, jak zaznaczył prezydencki minister, będzie świadectwem słabości polskiego parlamentaryzmu. Chcemy, by więcej polskich instytucji korzystało z pieniędzy z programów transnarodowych i uczestniczyło w międzynarodowych projektach, powiedział wiceszef Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak. Na ten cel w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej przewidziano 700 milionów euro na lata 2014-2020. Według wstępnych rezultatów drugiej tury wyborów prezydenckich w Austrii Norbert Hofer z prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności uzyskał ponad 51% głosów, a wspierany przez Zielonych Alexander van der Bellen 48% podało austriackie MSW. Ministerstwo zastrzegło, że wstępne wyniki nie uwzględniają głosów oddanych korespondencyjnie. Prezydent Turcji przyjął formalnie rezygnację premiera. Wcześniej tego dnia rządząca partia wybrała na swego przywódcę ministra transportu, któremu zostanie powierzona misja tworzenia nowego rządu. Rządzące konserwatywne Zgromadzenie Demokratyczne nieznacznie prowadzi w zakończonych w niedzielę wyborach parlamentarnych na Cyprze. Bliska wejścia po raz pierwszy do parlamentu jest skrajnie prawicowa Elam. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przed wizytą w Turcji opowiedziała się mimo zaniepokojenia z powodu sytuacji politycznej w tym kraju za realizacją porozumienia Unii Europejskiej i Ankary w sprawie uchodźców. Oświadczyła, że nie zrezygnuje ze swoich zasad w polityce migracyjnej. Na terenie Niemiec przebywa obecnie 497 islamistów stwarzających zdaniem Federalnego Urzędu Kryminalnego zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, podał niemiecki dziennik. W styczniu 2015 roku na liście urzędu było 270 osób. Najbardziej intensywnego od lutego ostrzału drogi prowadzącej do rejonów Aleppo, kontrolowanych przez syryjskich rebeliantów, dokonały samoloty syryjskie i rosyjskie, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według szefa obserwatorium samoloty te przeprowadziły 40 nalotów na tzw. drogę Castello, ważną dla rebeliantów trasę aprowizacyjną. Afgański wywiad potwierdził, że przywódca afgańskich talibów Akhtar Mohammed Mansur został zabity w ataku amerykańskiego drona w Pakistanie. Według sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla sił USA w Afganistanie. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata.
Wybrane problemy, temat artykułów. Papież Franciszek zaprasza nas na wielkie święto młodych do Krakowa. Are you ready? My jesteśmy gotowi towarzyszyć wam w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Spotkajmy się w drodze na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Już w niedzielę o 16 na antenie Radia Maryja. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Prymat polskiej technologii. Rząd planuje oprzeć produkcję energii z odnawialnych źródeł na krajowych surowcach i technologiach. Ma to przynieść wymierne oszczędności. Nie ulegniemy ultimatum. Dzisiaj to nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem, ale Komisja Europejska, mówiła w piątek w Sejmie premier Beata Szydło. Nasz dziennik publikuje pełny tekst tego wystąpienia. Uchodźcy powinni wracać. Jeśli chcemy naprawdę pomóc chrześcijańskim uchodźcom, to pomóżmy im przetrwać w ich krajach lub w powrocie do ich domów, by tam byli świadkami Chrystusa, mówi ksiądz Tufic Buhadir z Libanu. Niechciana ekologia. Coraz więcej rolników rezygnuje z ekologicznych upraw tylko dlatego, że biurokracja mnoży restrykcyjne prawo. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej.